Witaj na kikowym szlaku, 3 lutego 2011. Dzisiaj może trochę o tym, żeby działać od razu. Żeby działać od razu, mimo obaw, mimo strachu, tak naprawdę cieszyć się życiem, cieszyć się każdym dniem. Stawiasz sobie cele i planujesz sobie, układasz sobie wszystko. I bardzo często, tak jakby odkładasz tą radość życia, tą satysfakcję, to wszystko, co macie cieszyć dopiero do momentu, kiedy ten cel zrealizuje. Ale prawda jest taka, że jeżeli droga do celu cię nie cieszy, to ten cel nie jest wiele wart. Droga cię po prostu musi cieszyć. Musisz mieć radochę, musisz mieć frajdę z tej drogi, którą idziesz tak naprawdę. I oczywiście będzie trzeba pokonywać obawy, niepewności, lęki. No takie jest życie i to jest tak naprawdę tylko warte w tym naszym życiu właściwie wszystkiego. Pewien taki słynny toreador powiedział kiedyś, że walczyć z bykiem, którego się człowiek nie boi, to żadna przyjemność. Nie walczyć z bykiem, którego się człowiek boi, to też żadna przyjemność. Ale walczyć z bykiem, którego się boisz, to jest dopiero wyzwanie, to jest dopiero coś. Z kolei człowiek, który wybudował wielką życiową fortunę, miał olbrzymi sukces życiowy, powiedział kiedyś, że wszystko, co mu się w życiu tak naprawdę opłaciło, tym wszystkim był na samym początku przerażony. To wszystko go na początku po prostu przerażało. Także ważne jest, żeby zacząć zaraz, żeby podjąć decyzję natychmiast i żeby iść do tych celów, realizować te cele każdego dnia, naprawdę z radością, satysfakcją. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy, wątpliwości, coś cię zatrzymuje, to pomyśl sobie o celu, który zrealizowałeś już na dzisiaj. O czymś, co zrealizowałeś, co już masz w tej chwili. A coś, co sobie planowałeś kiedyś, nie wiem, miesiące temu, rok temu, 2 lata temu i tak dalej. Zobacz, pokonałeś trasę, pokonałeś przeszkody, pokonałeś wszystkie przeciwności, które ci na drodze stawały. Pokonałeś to wszystko, prawda? I zrealizowałeś ten cel. Zobacz, zrealizowałeś go. Wspominasz tą drogę właściwie jako wielkie wyzwanie, bo zmieniłeś się w międzyczasie. Wyszedłeś ze strefy komfortu, pokonałeś wiele, wiele, wiele rzeczy. Choć prawdopodobnie na samym początku trudno było ci uwierzyć, że to wszystko pokonasz, że osiągniesz to. Wydawało się takie mgliste, ale postanowiłeś i zrobiłeś to wszystko. Także działajmy od zaraz, nie czekajmy na nic. Dlatego, że tak jak mówił też jeden z bardzo znanych, wielkich ludzi, wspaniałych motywatorów, działajmy od zaraz, działajmy natychmiast, dlatego, że do wielkiego sukcesu i tak nigdy nie będziemy w pełni przygotowani. Dlatego, że to będzie proces, to będzie droga. Także działajmy od zaraz, działajmy natychmiast, nie zostawiajmy niczego na później i cieszmy się każdym dniem, każdym krokiem. Ważne, żebyśmy byli na kierunku. Niekoniecznie musimy i nie powinniśmy porównywać się do innych. Powinniśmy porównywać się do tego, co moglibyśmy zrobić sami w danej dziedzinie. Co moglibyśmy zrobić dzisiaj, co moglibyśmy zrobić zaraz. Dlatego dążmy do celu, cieszmy się każdego dnia, idźmy do przodu i zaczynajmy od zaraz. Zaraz, teraz, już. Ja ruszam dalej na kiki. Hej.